Słuchajcie, przyszedł taki deszcz, że w ogóle już dawno takiego deszczu nie było. Patrzcie, zobaczcie. To jest człowiek na medal. Ale dwie markizy sąsiadów, co pojechali na wycieczkę, uratowane. Zobaczcie. Ojeju! 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 Słuchajcie, przyszedł taki deszcz, że w ogóle już dawno takiego deszczu nie było, ale chciałam wam pokazać. Patrzcie, zobaczcie. To jest człowiek na medal. Wyjechali gdzieś w miasto. Niestety nie mają pozapinanych pasów sztormowych, więc no, patrząc po tej pogodzie, to nie wiadomo, jak to się może zakończyć. No ale może gdzieś tam uda się w jakiś sposób pomóc, ale za ciekawie to nie jest. To się nazywa bohater. Ale dwie markizy sąsiadów, co pojechali na wycieczkę, uratowane. Zobaczcie, tu w markizie prawie zrobiło się, sąsiad nie dał belki sobie po środku, zrobił mu się taki banan, to już strzelało, więc położyłem nogi, żeby miał opad. I tak samo tam u kolegi też, co chwilę wodę wylewałem mu z góry, żeby... Zawsze to jest trochę pieniędzy uratowane naszym sąsiadom. Ja już jestem po kąpieli w sumie. Słuchajcie, oby więcej takich ludzi na kempingach. Mam nadzieję, że jak my kiedyś gdzieś pojedziemy, to nam też coś markizy uratuje. I może o czymś zapomnimy, to może ktoś nam też pomoże. Kurde. Cześć, witajcie. Mamy już wieczór. Jak wiecie, jesteśmy na kamp 60... Nie, tak. Kamp 66 w Karpaczu. Ania, nie wiem, gdzieś biega z dziekami. To jest super, jakby zaplecze takie dla dzieci. Więc Ania biega z dziekami po polu kempingowym. Nie wiem, ma przyjść do godziny czasu, żeby mogła pójść po prostu się umyć i spać. Kama poszedł do sanitariatów. Poszedł się wymyć. Sanitariaty są naprawdę w porządku. A ja wam chciałem pokazać gadżet, który kupiliśmy sobie do przyczepy. Jest to taki biokominek. I powiem wam, rzecz niepozorna, jest na jakieś biopaliwo, żeby nie wydychać jakiegoś tam dziadostwa. Co wam powiem ciekawego, to naprawdę robi robotę, naprawdę w przeciągu jest ciepło. Coś zwróciło moją uwagę, bo jedzie taki samochód. No widziałem, nie wiem co za marka, co za model, ale fajny samochód, także słuchajcie, biokominek robi robotę. Wygląda w ten sposób. Wlewa się do niego paliwo, biopaliwo. Kupuje, jak my akurat kupiliśmy je w sklepie, w markecie budowlanym. Tam nie wiem, litrowa butelka kosztuje chyba około 30 zł. Do kominka wlewa się 0,4 litra, więc... 2/3 pojemności. Nie, nie, z tej butelki wzaliśmy 0,4 litra. Aha, okej. Okay. Bo tak jest na kominku to napisane. Aha, okej. Okay. I tak wlaliśmy. No, i powiem wam naprawdę, jest różnica, jak się wejdzie z zewnątrz? No cieplej jest, no. No, naprawdę, bo ja wyszedłem po coś na zewnątrz, wróciłem i naprawdę jest w przeciągu cieplej. Bo pogoda nie to, że się popsuła, ale po prostu zrobiło się tak, że spadł deszcz.
I po tym deszczu wyszło słońce, ale już nie wróciła temperatura. I jest trochę chłodniej. Potem jutro ma być znowu lampa. Więc postanowiliśmy, skoro kupiliśmy, no to mówimy, wyciągniemy. Ale fajny robi efekt wizualny. I fajny robi, i robi robotę też cieplną. Powiem wam tak, my kupiliśmy, to nie żadna reklama, bo my to kupiliśmy, jakby nie dostaliśmy żadnych testowań, nic. My to kupiliśmy z firmy Duka. I dlaczego to kupiliśmy? Dlatego, bo jak obejrzeliśmy inne tam w marketach budowlanych, typu Zamokastorama, Obi i tak dalej, to ta jakość była taka średnia, a nie wiem, różnica była chyba 10 zł. My za niego chyba daliśmy 250 zł, czy tam 260 zł. Ale naprawdę robi robotę, fajnie jest wykonany. Jedyne co trzeba uważać, to na pewno nie wolno tego użyć tej szyby, bo ona jest tak gorąca, że tego szkła jest tak gorąca, oddaje naprawdę ciepło. A od spodu jest chłodne, więc może stać na stole. Nie trzeba niczego innego stosować. No dobra, to co, my się żegnamy, my pewnie sobie jakiegoś drinka wypijemy. Ja pewnie jeszcze zaliczę sanitariaty, żeby się wykąpać po całym dniu. No i co, jest wtorek, zostajemy tutaj do piątku, pewnie jutro wam pokażemy parę ujęć z Karpacza, może na Śnieżkę wejdziemy, znaczy wjedziemy, może, nie wiem, no coś będziemy robić, to wam będziemy dawać na bieżąco znać. Także co, trzymajcie się, miłego wieczoru, ja się rozglądam, gdzie jest nasza Hanka, ale oczywiście Hanka jak wyszła po południu z przyczepy, to już będzie ją pewnie ściągać z dworu, no ale też o to chodzi, nie, w końcu są wakacje. No dobra, wszystkiego dobrego i widzimy się jutro. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy w Karpaczu. Wyjechaliśmy z kempingu, znaczy zostawiliśmy przyczepę, a wyjechaliśmy z kempingu. Za mną idą dziewczyny. Zjedliśmy serki góralskie. Tak, to nie były sypki serki góralskie, ale były całkiem niezłe. Z grilla. Elvis idzie z nami. Idziemy na dziki wodospad. Na Śnieżkę podobno się nie wciągniemy. Nie, dlatego, bo jedzie gondola, ale chyba na którejś z etapów jedzie krzesło i tak myślałem, że jedzie krzesło i to się potwierdziło, co niestety powoduje, że no nie będziemy, mówią nam, że możemy wjechać z psem, ale powiem wam tak, ja nie chcę ryzykować, dlatego, bo krzesło zabezpieczy jakby człowieka, no bo mamy tą barierkę, no ale pies, no niech będziemy ryzykować tym, że gdzieś tam się wyślizgnie i wypadnie nam, tak? No nie jest to tego warte. Więc pokażę wam wodospad, na który idziemy. Zobaczymy, może jedzie ta jakaś gondola typowo na sam szczyt. Musimy rozeznać temat. No to jak jedzie gondola, no to po prostu wtedy jedziemy i wam też pokażemy. Jakby tutaj tak samo widok ze Śnieżki. Na tą chwilę szukamy rozwiązania, jak na nią wjechać. Nie wejdziemy, no bo standardowo nie mamy butów górskich, więc, a też nie jesteśmy gotowi na taką wyprawę. No to co, ja wam potem wrzucę parę widoków i będziemy się łapać za chwilę. Patrzcie, jak Hani zasmakowały serki góralskie. Je na dwie ręce, moją i Kamy porcję. Chociaż powietrze smaczne. To jest ta, która mówiła, że nigdy Sara nie będzie jeść. No. Wytniemy to. Właśnie tego nie będziemy wycinać. O kurde, ale bym się przewrócił. Ale patrzcie na to, jak ładnie but mój wygląda. Dopiero co wyprane. To nie jest problem, taki problem to nie problem. Czekaj, to zejdzie pierwszy. Nie, nie bój się. No idź Elvis. Ale mi noga ujechała. Kama. Patrz na mojego buta. Może pomóc mamie?
pójdziemy tam na dół? Tak, pójdziemy też do góry. Ło, ile ludzi tu jest. Okej. Ania! Miejsce naprawdę fajne, warto tutaj przyjść, zobaczyć sobie te fajne widoki. Od wodospadu idzie niesamowita taka zimna bryza. Szkoda tylko, że niektórzy nie powinni się zachować. I zostawiałem takie rzeczy. Bydło. Bydło, które nie potrafi się zachować. A oprócz tego jest bardzo fajnie. Słuchajcie, od wodospadu schodzimy sobie trasą narciarską do miejsca, gdzie stoi nasz samochód. Pójdziemy sobie jeszcze na Karpat, tam Hania wypatrzyła jakieś dmuchańce. Widzieliśmy, że nad tunelem idzie też jakiś tor saneczkowy, więc chyba się skusimy. Kama wyczytała w necie, że na Śnieżkę można wjechać gondolą, czyli no nie krzesełkami, gondolą, jest najprawdopodobniej tak samo z psem. Od strony czeskiej, bezpośrednio na Śnieżkę, więc jutro kierunek Czechy, zapuszczamy się na rejon czeski. Tak mieliśmy w planach na Czechy jechać, więc więc pojedziemy sobie na Czechy i chyba tam się włączymy na wagonik, na gondolę i wjedziemy sobie na Śnieżkę. Słuchajcie, jesteśmy na torze saneczkowym. Właśnie się wciągamy. Hania będzie kręcić. Trzymaj Hania, ja będę sterował. Weź sobie o rączkę. Ojeju. Zobaczymy. O, zobacz, nad tunelem przejeżdżamy. Ojeju. Ojeju! 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 Trzymaj kamerkę! Ojeju! 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 Ojeju, nio! Skusiłam się na to ja? Czy sam mnie skusiłeś? Ojeju! Ojeju, nio! Ciekawe, ile będzie trwało to jeszcze.
Ale ładne widoki, prawda? Prawda. No, powiem wam tyle. Dopiero się przyzwyczajam, ale tak jak dłużej jadę, to jest coraz fajniej. Jeszcze raz idziemy? O, tak! No oczywiście, a co to za pytanie? O, tam jest mama, zobacz. Ojeju! Ojeju! Ale fajnie! O, stuknęła nas fotkę. Cześć, witajcie w nowym dniu. Jesteśmy zamknięci w klatce. Nie, żartuję. Jedziemy wagonikiem na Śnieżkę. Przejechaliśmy na czeską stronę. Pec pod Śnieżką. Tak, miejscowość, z jakiej Pec pod wyjeżdżaliśmy. Śnieżką, coś takiego. I jedziemy wagonikiem na Śnieżkę. W Czechach jest to możliwe. Można jechać z psem. Bezpiecznie jest to wagonik taki czteroosobowy, więc... Jest typowo gondola, a nie krzesełka. Zgadza więc... się. Bardzo fajne miasteczko w ogóle. Tak, tak jak my z Elvisem, raczej byśmy nie dali rady. To wczoraj mówiłem właśnie. Więc dzisiaj podjęliśmy ponownie wyzwanie i doszliśmy do wniosku, że jedziemy na stronę czeską. Teraz się właśnie wciągamy. No i co, jak to w ogóle wygląda cenowo? Ja tam wam wrzucę cennik, jak to mniej więcej wygląda. My zapłaciliśmy 340 zł w tom i z powrotem z psem. Tak, ale też musimy zaznaczyć, że jeszcze pomiędzy Śnieżką jest jeszcze jedna stacja, więc tak naprawdę nie musicie wjeżdżać do samego końca. Tylko możecie przykładowo od połowy trasy zacząć sobie wchodzenie czy schodzenie, jak wolicie. Dużo ludzi kupuje w jedną stronę, tylko do góry, a schodzą sami. A później schodzą sami, tak. Ale tak, za osoby dorosłe my płaciliśmy po 680 koron. Dziecko ile było? 300 coś? Dziecko 330 bodajże. I za psa 100 koron i to jest cennik od początku lipca do końca sierpnia jako ten sezon wysoki. A później pewnie ten cennik znów się zmieni. Tam bodajże chyba jest 500 koron za osobę dorosłą, więc no tak czy inaczej wjeżdżamy i pokażemy wam, jak to wygląda na górze, nie? Zgadza się. No, oczywiście jeżeli chodzi o kolejkę, to my staliśmy ile? Pół godziny, Żeby się wciągnąć. Żeby zakupić i żeby się wciągnąć, żeby w ogóle wsiąść do gondoli, nie? Więc gdzieś tam jakiś tam zapas czasowy musicie sobie przyjąć. A tu jest właśnie, nawet teraz zauważyłam, ta mapka, jak to wygląda, jeżeli chodzi o stację, nie? Więc możecie, zaczynacie od pecu na samym dole, a następnie... Widać miasteczko. A następnie możecie się zatrzymać albo gdzieś pomiędzy, albo jechać już na samą górę na Śnieżkę. Taki mamy widok. Nie tu.
I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. Can't touch the bottom, set into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Słuchajcie, pokażemy wam może kilka ujęć, jak wygląda samo miasteczko. Zwiedzamy dalej miasteczko, ale chciałam wam coś pokazać. Kogoś. Nie żeby to było ustawione, tylko to jest całkowity przypadek.